Kwestia rasizmu jest ciągle żywa. Walki z rasizmem. Jest to temat, który jest stale w mediach, stale w polityce i w sztuce, szczególnie w filmie. Ale czym jest rasizm? To wcale nie jest takie proste, bo nie ma takiej spójnej definicji rasizmu. Ale tak mniej więcej wiemy, że rasizmem się określa tych ludzi czy te idee, które rozróżniają ludzi na rasy. Czyli jeżeli sam fakt, że ktoś rozróżnia, że są różne rasy i że te różne rasy mają różne cechy i fizyczne, i intelektualne, to już jest traktowane jako rasista. Poza tym uważa się, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Niektórzy właśnie globaliści, antyrasiści twierdzą, że jesteśmy jedną wielką rodziną, także rasy to jest konstrukcja kulturowa i nie ma ras. I nie ma ras, jesteśmy jedną wielką rodziną. Ale w tym wypadku to mówienie w ogóle o rasistach nie ma sensu. Bo jeżeli i rasiści oraz ci tak zwani prześladowani, przeważnie kolorowi, należą do tej samej rodziny, to wobec tego jesteśmy jedną wielką rodziną i to są kłótnie w rodzinie. Także w tym wypadku to w ogóle nie ma sensu. Poza tym rasistów też określa się jako tych, którzy na przykład dążą do zachowania rasy, szczególnie białej rasy, co oczywiście ma swoje przyczyny w zalewie emigracyjnym tutaj w Europie i w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach, gdzie żyją ludzie pochodzenia europejskiego. A więc rasistami są ci, którzy chcą zachować rasę. Chcą zachować rasę. Natomiast antyrasiści to są ci, którzy chcą pomieszać te rasy. Którzy de facto chcą zlikwidować rasy. Jest to pewien paradoks. A więc ci, którzy dążą do likwidacji ras, to są antyrasiści. A ci, którzy chcą zachować rasę, to są rasiści. Czyli konkludując, ci wszyscy antyrasiści, globaliści, którzy z taką nienawiścią podchodzą do wszelkich prób zachowania, szczególnie białej rasy, są de facto stuprocentowymi rasistami, bowiem przez wymieszanie ras likwidujemy rasy. Nie miałem tutaj zamiaru oceniać kogokolwiek czy jakąkolwiek ideę. Chciałem tylko zwrócić uwagę na pewną niespójność logiczną.